Muszę powiedzieć, że jestem niesamowicie zadowolony z dzisiejszego dnia. Najważniejszym efektem dzisiejszego dnia jest rekord trasy, który udało się ustanowić, więc no, fantastyczne zakończenie w ostatnim podjeździe wyścigowym. A poza tym no, fantastyczna atmosfera, niesamowita ilość kibiców, chyba największa, jaką kiedykolwiek tutaj widziałem. Piękna pogoda, świetna rywalizacja, walka na dosłownie setne sekundy, więc nie mógł się ten dzień lepiej potoczyć. Fantastycznie. No właśnie, chciałem pana dopytać w takim razie, ten pierwszy wyścig wolniejszy, ten drugi szybszy, co udało się skorygować, co udało się poprawić, że ten drugi ten podjazd był taki dobry? Oczywiście popracować troszeczkę nad techniką jazdy. Poprawić ten czas przez lepszą jazdę. Warunki też były zdecydowanie lepsze. Już było chłodne powietrze, nadal rozgrzany asfalt, co daje naprawdę możliwości robienia fantastycznych czasów.